taka piękna jest Polska i taki piękny jest polski Bałtyk. Są takie miejsca nad Bałtykiem, gdzie jest jak dziesiątki lat temu. Pięknie, nieomal bez ludzi. Cudze chwalimy, a swojego dobrze nie znamy. Bałtyk, plaża, polski raj. Dziś będzie smutno i w pięknych okolicznościach przyrody i z głosem, który Państwa będzie denerwował, bo wakacyjnie. Uciekłem trochę na wakacje. Miejsce, które jest rajem w Polsce. Kiedyś mówiłem o tym, że bardzo lubię starych aktorów filmowych. Takich jak Alain Delon, Jean-Paul Belmondo czy Clint Eastwood. I do Eastwooda nieustannie się przekonuje. Właśnie ogłosił, sędziwy już dziś, Clint Eastwood, że następny swój film nakręci w Georgii. Dlaczego w Georgii? Bo Georgia jest stanem, gdzie panuje normalne prawo dotyczące zabijania nienarodzonych dzieci. Georgia jest obiektem ataków, obiektem restrykcji ze strony Hollywood, wykształconego lewackiego Hollywood. I właśnie w Georgii Clint Eastwood będzie kręcił swój nowy film. To jest facet. Dlaczego będzie smutno? Bo w drugiej części komentarza opowiem Państwu o niezwykłym człowieku, którego już właśnie z nami nie ma. O autorze książki, powieści, którą niedługo wydam, ale już jej autora nie będzie. Ale o tym za chwilę. Kilka rzeczy, które stały się bulwersujące w ostatnich dniach. Belgia przyznała prawo pobytu dla Ludmiły Kozłowskiej. Tym samym zastrzeżenia polskie do systemu SIS dotyczącego Unii granic z Schengen przestały obowiązywać. Ludmiła Kozłowska może poruszać się swobodnie po Unii Europejskiej. Dlaczego? Doszły opinie, że polski rząd i polskie władze złożyły złe dokumenty, słabe dokumenty i stało się to ze względów formalnych. Jak wiadomo, względami formalnymi można uzasadnić wszystko, więc będę grzebał w tej sprawie zaraz po urlopie. I jeżeli rzeczywiście były słabe dokumenty, no to ktoś musi za to odpowiedzieć. A jeżeli to jest stronniczość Unii Europejskiej, no to sami Państwo wiecie, z kim wojujemy. My, obrońcy tradycji i ludzie chcący żyć normalnie, ludzie wolni. Rosja znowu wróciła do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Będą mieli tam głos. A więc już co? Już nie liczy się Donbas, już nie liczy się Krym, już nie liczą się wszystkie działania prezydenta Władimira Putina, bo Unia Europejska chce robić interesy z Rosją. Unia Europejska boczy się na Amerykanów. I tak to właśnie skutkuje. Otrzymałem dosyć wiarygodne informacje, że Paweł Kukiz wraz z panem marszałkiem Tyszką prowadzą zaawansowane rozmowy z Polskim Stronnictwem Ludowym, aby zawrzeć na wybory koalicję. No dosyć to jest kuriozalne. Kuriozalny mariaż pomiędzy PSL-em i Kukiz 15. Są jednak w ugrupowaniu Kukiz 15 posłowie, którzy się z tym nie zgadzają. Na przykład Tomasz Jaskuła z Częstochowy. Jedyny poseł, który był wśród broniących sanktuarium Jasnogórskiego przed marszem LGBT niedawno, 16 czerwca. Jedyny poseł, który tam nie wstydził się przyjść, nie bał się przyjść, stanął tam, gdzie powinien być. Gdzie byli reszta? Gdzie byli parlamentarzyści Prawa i Sprawiedliwości? Takim posłom z Kukiz 15 oczywiście bliżej jest do Prawa i Sprawiedliwości, ale jak ich traktuje Prawo i Sprawiedliwość? Poruszcie Państwo ostatnią wypowiedź pana marszałka Terleckiego, kiedy z pogardą wręcz mówi o umizgach posłów Kukiz 15 do PiSu. Takim językiem chyba nie należy ze sobą rozmawiać, zwłaszcza jeżeli chce się odnieść sukces w jesiennych wyborach. No wakacje w pełni i chciałoby się odlecieć, uciec od poważnych tematów. Niestety nadchodzi jesień, a z nią poważne wybory, być może najpoważniejsze nawet w ostatnich dziesięcioleciach.
A więc trochę o tym musi być. I informacja, która jest smutna, ale potwierdza moje złe przeczucia. W 2020 znacząco wzrośnie składka na ZUS. Prawdopodobnie będzie to już powyżej 1500 zł, może i wyżej. Mamy niemal największą składkę na ubezpieczenia społeczne wśród otaczających nas krajów. Ludzie uciekają, rejestrują firmy na Słowacji, na Łotwie, na Litwie, byleby tylko nie płacić polskiego ZUS-u. Trzeba o tym pomyśleć. No wreszcie niech to się nie toczy jakimś złym rozpędem, tylko niech ktoś się tym zajmie, niech ktoś o tym pomyśli, niech ktoś wreszcie wejdzie w skórę małych przedsiębiorców, taksówkarzy chociażby, którzy płacą za siebie no, te drakońskie pieniądze, a potem muszą na to zarobić. I rzecz, dla której nie może być milczenia, nawet wakacyjnego. Otóż trwa promowana przez niemieckie media, przez media z kapitałem niemieckim, posługujące się językiem polskim, próba rozbicia Polski na dzielnice, na landy. Próba landyzacji Polski. Uczestniczą w tym największe samorządy w kraju, przy wtórze niemieckich mediów, które uderzają w centralne władze, uderzają w premiera, w prezydenta. Jak to nazwać? Jaka powinna być za to kara? Nad tym warto się zastanowić teraz, w czasie letniej kanikuły. No i wreszcie rzecz, o której mówiłem na początku. Tomek Krzyżanowski, człowiek wielu talentów, grotołaz, sportowiec, taternik, strażnik w Tatrzańskim Parku Narodowym, leśniczy, no właściwie można by wymieniać bez liku jego różne talenty. Okazało się, że ma niezwykły talent literacki i napisał powieść, świetną powieść pod tytułem Szara, którą wydam niedługo. Niestety, ostatnie zdanie w tej powieści jest ostatnią rzeczą, którą Tomek zrobił w życiu. Zobaczcie, co na kilka dni przed odejściem mówił nam w Bukowinie. Pomysł książki, która by w jakiś sposób zawierała całość moich doświadczeń i przeżyć związanych z górami, z moją pracą górską i wysokogórską, powstał 5 lat temu. Ponieważ wcześniej ja zajmowałem się troszeczkę inną dziedziną pisarstwa, mianowicie napisałem dramat góralski, który jest napisany w XIX-wiecznej gwarze i który jest z powodzeniem grany na gościnnych deskach Teatru Witkacego w Zakopanem i jest grany ze sukcesem zawsze przy pełnej sali. Więc pytanie, skąd na przykład takie przejście od takiej twardej góralszczyzny do książki sensacyjnej. Bo przecież Szara, a taki tytuł ma książka, jest książką na wskroś sensacyjną. Otóż po pierwsze zawsze byłem wielbicielem literatury sensacyjnej, nie kryminalistycznej, nie policyjnej. Bardziej lubiałem meandry polityczno, powiedzmy, szpiegowskie. I w jakiś sposób, tak jak mówię, cofając się teraz do mojego bogatego dość życia górskiego i wysokogórskiego, ponieważ byłem przez 30 lat leśniczym w Tatrzańskim Parku Narodowym, w rejonach wysokogórskich, postanowiłem w jakiś sposób skleić całą rzeczywistość tatrzańską z tym wszystkim, z tą fabułą, która powstała gdzieś tam z tyłu głowy i która w jakiś sposób się zarysowała dość ostro, jeśli chodzi o kanwę i przebieg akcji. Książka Szara to jest książka o przede wszystkim o człowieku, który musiał
uciekać z Polski, oskarżony niesłusznie o przestępstwo, którego nie popełnił. Na to wszystko nakłada się historia dziewczyny i chłopaka, który z wyższych sfer, którzy postanawiają zawrzeć zaręczyny głęboko pod ziemią, właśnie w jaskini Szara. Tam następują pewne niesprzyjające dla nich okoliczności. W każdym razie trzeba iść po nich. I tutaj następuje cały, jakby powiedzieć, przestrzeń tej mojej wiedzy taczańskiej, która w jakiś sposób mogłaby być przydatna w tej książce. Tak naprawdę opisałem akcję ratowniczą, jaskiniową, a akcje jaskiniowe należą do najtrudniejszych akcji górskich, które wymagają potężnego przygotowania i potężnej wiedzy, użycia specjalistycznych środków. I w takich akcjach z reguły biorą udział najlepsi ratownicy. I taka akcja jest opisana bardzo szczegółowo. Do tego wszystkiego dochodzą jeszcze prawdziwe sytuacje życiowe, które udało mi się zaobserwować podczas mojej 30-letniej pracy. Dotyczą one pracowników Taczańskiego Parku Narodowego, dotyczą one ratowników górskich. I to są obserwacje tak świeże, prawdziwe. Ja w swojej książce nie ukrywam niczego, skutkiem czego przypuszczam, że może dojść do sytuacji, kiedy część ludzi, których ta książka dotyczy, no, mogą się w jakiś sposób zbulwersować. Ale zapewniam, książka jest pisana z dużą dozą empatii dla nich i z szacunkiem dla ich pracy. W tej książce staram się odejść od takiego popularnego spojrzenia na ratownictwo górskie, które się zamyka w prostych kilku, jakby powiedzieć, takich lansowych hasłach. Dobrzy chłopcy ratują, trzeba ich wielbić, to jest nasze dobro narodowe i tak dalej. Oczywiście, każdy, kto udaje się, ryzykując własnym życiem, udaje się w trudny teren po to, żeby uratować życie albo zdrowie komu innemu, jest naprawdę godny najwyższego szacunku. Tylko że ja w tej książce chciałem pokazać, że ci ludzie, którzy ratują, są tacy sami, obdarzeni takimi samymi wadami, zaletami, jak każdy z nas innych. Dlatego czarnym charakterem w tej książce jest szef ratownictwa taczańskiego. Oczywiście to się nie dotyczy absolutnie obecnego tutaj naszego naczelnika, wręcz przeciwnie, który jest wspaniałym człowiekiem, ale ja dla zachowania dramaturgii i utrzymania pewnego balansu musiałem poczynić takie kroki scenariuszowe, choćby z tego względu, że na podstawie działalności tego człowieka mogłem pokazać całe środowisko, które jest niejednoznaczne, niejednorodne, ale oczywiście pełni jak najbardziej odpowiedzialną i godną szacunku służbę. Następna jakby warstwa książki dotyczy, i to jest dosyć duża, jakby powiedzieć, przestrzeń, którą poświęciłem w tej książce, mianowicie jest to nierozliczenie się do tej pory niestety z pewnych bardzo złych i takich naleciałości, ale nie tylko naleciałości, to już nie są naleciałości, to są rzeczy, które się głęboko wgryzły w naszą świadomość polską, mianowicie nierozliczenie się z błędów komunizmu. To jest wyraźnie tam pokazane,
ponieważ Polska już dawno mogłaby być wolnym krajem, gdybyśmy poszli drogą prawdy i otwartości. Polska jako jeden z niewielu krajów nie uporała się ani z lustracją, ani z dekomunizacją, co postanowiłem w jakiś sposób pokazać w miarę możliwości na łamach szarej. I teraz wkraczamy na pewnego rodzaju obszar, który znowu łączy się z tematyką książki. Mianowicie chodzi o wywiad rosyjski. Wiadoma sprawa jest dla każdego, kto się tym interesuje, że państwo rosyjskie by się nie utrzymało, gdyby nie działalność służb, które jak bulterier trzymają to społeczeństwo w żelaznym uścisku, no trzeba sobie powiedzieć, w dalszym ciągu komunistycznych rozwiązań. Być może każdy sobie powie, no dobrze, no Rosjanie od Iwana Groźnego nie mieli demokracji, bo tam nigdy demokracji nie było, ale czy ten wielki naród, wspaniały naród, nie zasługuje czasem na lepszą przyszłość, na lepszą rzeczywistość? Ta książka pokazuje, oczywiście nie może pokazać całości, bo ja nigdy nie miałem do czynienia ze służbami rosyjskimi, ale pokazuje mechanizmy oraz sposób myślenia, wątek myśli, którymi się poruszają wyżsi oficerowie Federalnej Służby Bezpieczeństwa oraz Służby Kontrwywiadu Wojskowego Federacji Rosyjskiej. Książka, akcja książki toczy się w różnych miejscach świata. Równocześnie. Zaczyna się w Kapsztadzie, w Republice Południowej Afryki, kiedyś poznałem wycinek tego wspaniałego kraju i który w tej chwili, jakby powiedzieć, ma to nieszczęście, że jest rządzony przez komunistów z Afrykańskiego Kongresu Narodowego i cały dorobek 200-letni republiki jest w tej chwili rozkradany i można powiedzieć, że republika ma ostrą jazdę w dół. Tam dochodzą również problemy klanowe między ludami Koza oraz Zulu, a także Bongo. I to doprowadza do tego, że tak jak powiedziałem, kraj, który był mocarstwem lokalnym, który potrafił się przeciwstawić całemu światu w związku z tym, że zarzucono mu apartheid, postanowił przejść całkowicie metamorfozę na własną gospodarkę. Proszę zauważyć, kraj, który produkował własne auta, był wielkim eksporterem broni, nowoczesnej broni, który miał surowce, ma wspaniałe ziemie pod uprawę. No i nie mówiąc już o tym, że jest to perła turystyczna. Ten kraj ma wszelkie dane ku temu, żeby po prostu przyciągać ludzi z całego świata. Ale niestety, jak historia pokazuje, jest to w tej chwili niemożliwe. Pomijając fakt, że osobiście mógłbym tam mieszkać. Ja się zakochałem w tym kraju. W jego osiągnięciach, w przyrodzie, w klimacie i możliwościach, które ma. Drugie miejsce to jest Zakopane. Tak jak powiedziałem, akcja się toczy w Zakopanem. Stąd przegląd lokalnego środowiska jest tutaj świetny. I na pewno część ludzi, tak jak powiedziałem,
ze zdumieniem odnajdzie się na kartach tej książki. Z tym, że jak no wiadomo, że nie są, nie występują pod własnymi nazwiskami, tylko w jakiś, ale każdy się spokojnie rozpozna. Trzecie miejsce której akcji to jest Moskwa, w której następuje, no nie mogę powiedzieć, bo nie mogę zdradzać tutaj jakoś głęboko akcji szarej, ale powstaje tam pomysł na bardzo wysokim szczeblu Federalnej Służby Bezpieczeństwa odsunięcia od władzy panującego następnego cara, czy też następnego gęseka, no bo to najpierw byli carowie, potem byli gęsekowie, prawda, czyli Breżniew, Andropow i inni. A teraz niby to są demokratycznie wybrani przedstawiciele narodu, ale ich wybór nie ma w ogóle nawet cienia liźnięcia demokracji, tak bym to powiedział. I czwarte miejsce, w którym rzecz się dzieje, to jest Warszawa. Więc ta cała akcja zaczyna się równocześnie. Potem wartkim nurtem zmierza ku pewnemu zakończeniu, a to zakończenie właśnie jest w jaskini Szara. Splot losów ludzi, którzy występują, bohaterów tej książki, jest moim zdaniem niewiarygodny, bo przecież oni się w ogóle nie znają, zamieszkują tereny bardzo odległe od siebie, pracują, przebywają, no nie wiedząc o sobie w ogóle, ale jednak los ich pcha, a może nie tyle los, pcha ich właśnie miejsce, które jest logicznym rozwiązaniem całej akcji książki. No i jest jeszcze jedna sfera, która tutaj, jakby powiedzieć, odgrywa bardzo ważną rolę w książce. I tutaj muszę powiedzieć, że wielu ludzi odradzało mi pójście właśnie w tę stronę. Tutaj się muszę cofnąć do mojego dramatu, który poszedł do recenzji, do najwybitniejszego teatrologa, profesora Jacka Kolbuszewskiego, do recenzji. I profesor, pomijając tam opinie dobre i bardzo dobre, powiedział, że osobiście zrezygnowałby z całej sfery, które człowiek nosi głęboko w sercu, a mianowicie sfery Bożej. Bo jakby nie patrzeć, Bóg jest obecny w naszym życiu. Niektórzy nazywają to losem, niektórzy to nazywają tchnieniem, dotknięciem światła, ale tak naprawdę to jest obecność Boga. Dla każdego człowieka wierzącego, a tym bardziej głęboko wierzącego, obecność Boga w życiu jest po prostu niepodważalna. To jest dogmat, którym się nie dyskutuje. I moi bohaterowie, a szczególnie główny bohater, to jest człowiek z krwi i kości, który przeklina, który robi rzeczy złe, który robi rzeczy wzniosłe, ale zawsze znajdzie czas na dziesiątkę różańca. To nie jest wyprany z grzechów taki osobnik, który poświęca się tylko i wyłącznie zbawieniu. Nie. On chce żyć. Ale wie, że ma fundament. I tym fundamentem jest Bóg. Dlatego pewnym odpryskiem mojego po prostu poglądu na obecność Bożą w życiu każdego człowieka jest przemiana duchowa jednych z głównych bohaterów, którzy tam w obliczu
bardzo poważnych perturbacji w obliczu śmierci, dochodzą do tego, że jednak jest siła, jest moc, która pcha człowieka do rzeczy dobrych. I ci ludzie dochodzą do przekonania, że życie obok Boga albo bez Boga jest niemożliwe. I teraz, dlaczego mówiłem wcześniej o profesorze Kolbuszewskim? Bo profesor Kolbuszewski powiedział mi tak: to jest wszystko super, ale tu za dużo Boga jest. Proponuję wyciąć to, to, to i to. Powinienem się oprzeć na jego opinii, prawda? Żeby spełnić wymagania dobrego dramatu. Ale nie uczyniłem ani jednego kroku w tym kierunku, wręcz przeciwnie. Utrzymałem wszystko tak, jak jest i to okazało się najmocniejszą stroną tego dramatu. Miałem tu też naciski różne wydawców, którzy interesowali się książką i chcieli ją wydać. Powiedzieli, no świetna książka, wydajemy ją natychmiast, ale gdybyś to mógł usunąć tu i te wszystkie fragmenty, które oni chcieli, żeby książki, żeby po prostu się ich pozbyć z tekstu, dotyczyły właśnie sfery Bożej. No więc znając już praktykę, wiedziałem, że tego na pewno nie uczynię i jestem pewien, że to będzie silna strona tej powieści.